No to tak, to już chyba w cały Wysoki Mur mamy zwiedzony. O. Oprócz tej części z... EPP z celą. No, Batesko podbiec. Uwolnić kolegę. I możemy chyba iść tu, gdzie trzeba. Tylko sobie się zastanawia, kręt już będzie szybciej. Zrób miejsce. Dziękuję. Kręt będzie szybciej. Ten to jest highwall. Nie wiem, czy w ogóle z tej strony da się wrócić rozsądnie. Aż nie, chodzi mi o to, czy tędy będzie szybciej, czy z tego. Czy z tego drugiego ogniska. W sensie, że wrócić? Wrócić tam na dół. Ej, my tego sobie nie poubijaliśmy w sumie. Drugi jest. No chyba wrócić na dół będzie wygodnie stojąc. Już jak tu jesteśmy. Mhm. Wiesz, tam mamy dużo drogi jednak poczyszczone. Znaczy to w sumie... poczyszczone i tak raczej będziemy odpoczywać przy ognisku, tak? A że teraz tutaj? Przed pójściem do bossa. A, przed pójściem do bossa, no to oczywiście, że stąd. Stąd? Szybciej jest? Skrót. No, ale ze skrótem. Owszem, jest szybciej. No, jeżeli tak uważasz. Nie, no po to jest skrót. Nie będę się kłócił. Jest dużo szybciej, bo jest dużo mniej przeciwników, których musisz wyminąć. Nie zapominajmy o tym, to jest bardzo ważne. Trzeba konsultować się z tym. Czyli tak, tutaj jest kolega. Come the fuck on! Co się stało? Nigdy nie pamiętam, jak się to zbiera. Czekaj, bo mi się gra jakoś z ten. Gra mi skraszowała. Jezu. Au. Nie twój. Chyba już pamiętam, jak się schodzi. To czekaj, jeszcze po tamtą znajdźkę pójdę. Nie skraszowało. Skraszowało ci? Mam taki biały ekran, no więc... O. Po prostu uwolnij tego więźnia, I guess. Czekaj, bo tu jeszcze znajdźka jest jedna i chciałbym ją zgarnąć tak na szybko. Jasne, no problemu. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak to się robi. Bo czekaj, to się spadało tutaj bodajże. Ja sobie spokojnie wyjdę z sosów, włączę od nowa. Bawa. Gold Pain Raising sztuk dwie. No. Chodziło mi o tego cupa, który wisi obok mnie. Pamiętałem, że tej dało się jakoś dojść, tylko musiałem sobie przypomnieć jak. No bo teraz tylko dojść do tego cholernego więźnia. O Jezu, teraz te wszystkie nieumarłe ścierwo trzeba zabić. Za dużo tego. Phantom Seversy, Return Home. Przykrość. Przykrość i bieda. Za dużo ich tu jest. Pojedzie już nigdzie, po czym zabił dwóch naraz. Ej! Lumao. Nie, zostałem na jakieś 5% HP. Sobie w tym czasie wbije poziom. Jezu. Wejdź kopniaku. No. Dobra, udało mi się go skopać. Wiesz co, o co ja się w sumie trochę martwię? Hmm? Że mnie ten jebany też nie zabił. O. Ale przecież... A nie. O. O tak, rozumiem. Chyba zastosuję starodobną strategię, jaką stosowałem na Hide the Night'ów w dwójce. Spierdzielaj. Nie. Wykonaj silny atak, jak podejdzie. I się przedaszuj do tyłu. Nie robić uzi. Bo oni flinchują, jak wykonujesz silny atak. No Hide the Night'ów w dwójce działa to bardzo dobrze, zwłaszcza, że... Inaczej ciężko jest z nimi w ogóle walczyć w jakikolwiek sposób. Głównie przez to, że Hide the Night'i... strasznie losowo potrafią atakować. Potrafią cię bić po ataku, czego nie robi zdecydowana większość przeciwników w tej grze. O, strasznie tylko na dwa poziomy, wow. Dwa poziomy? Ja mam 10 tysięcy dusz w tej chwili.
Dobra, tu było ognisko, tylko nie chciałem iść po ognisko. Chciałem najpierw na dół zejść. A na dół, na dół, na dół. Pełność do rzucania. Na dół. Czy on nie powinien nie żyć? Nie wiem, czy powinien nie żyć, czy nie wiem, że zaraz tak będzie. Halabarda. Czarmary halabarda. Halabalabarda. No dobra, to teraz trzeba było zejść na dół, czy tu? O wreszcie Boże! Wpakowałem poziom w wigor i w siłę. Wiesz co, dla własnego bezpieczeństwa zmienię broń. Mhm. Jak widzę te wszystkie wybuchające beczki. Do własnego bezpieczeństwa też się cofnę, bo mam 3 FPS-y. Ten boss zadaje nieco mniej niż miałem nadzieję, że będzie zadawał. Czemu mi się zmieniło na różdżkę? Jakieś spodenki, tu na dół. Wydaje mi się, że oni powinni nie żyć. Czemu oni żyją? No my go, czym wy żyjecie? Dobra, jeszcze trzeba uratować naszego kolegę. No, no, you remarkable. Below the home, not the home of any lord, just an old woman. Czyli musimy znaleźć Loretę i dać jej pierścień. No dobra, to możemy. Grey Ratowi z siedliska nieumarłych. Ustawę deczką na highwallu pewnie. Jasne, jasne, ale ja head. Dobra, ja bym chciał teraz się wrócić do Shrine Bonfire, bo mam trochę za dużo dusz do wydania. 10 niestety to nie jest coś, na co mogę sobie tak po prostu FPS-ze się splunąć. Wydaje się, że to będą spokojnie trzy poziomy jakieś. Będą trzy? To zobaczymy. Powinno być. Sovereignless Souls. Co jest z tymi FPS-ami? No może jak zrobisz przerwę, to się ugarną. Mam nadzieję. Dobra, dam sobie, żeby mieć 15 wigoru, 14 siły i 14 dexa. Zawsze jest mniejsza szansa, że mi się umrze od tak po prostu. 18 wigoru, 16 siły i 14 dexa. A dlatego, że to pakujesz szyb magiczny. Mogę przy okazji zainfosować Estus Flaska, żeby mieć więcej stusów. Robię to dobrze. I chciałbym wzmocnić sobie Fire Long Sworda chyba. Fire Long Sworda, czy? Ja się sobie zastanawiam, kto będzie wzmacniać. Claymore! Nie wiem, jakoś ciężko mi się przekonać do tych wielkich mieczy. A zresztą... Nie no, na razie będę Fire Long Sword. Akurat stać mi na dwa upgrade, więc jest okej. Okay. Okay. Plus jedna i plus dwa. Masz jeszcze tyle szarda? Powinniśmy mieć tyle samo. Chociaż ty może nie skakałeś po niektóre rzeczy. Czy mogę tu coś jeszcze kupić? Wiesz, ja przede wszystkim nie przychodziłem od Tower of on the Wall dalej. Mhm. Więc... No tak. Ja przede wszystkim też muszę kupić tego, drugiego Pusio Man. No ale ja za tamtego nie dostawałem rzeczy, więc jesteśmy na równo. Pod tym względem. Nie zebrałem wszystkiego ze swojej Tower of the Wall. Nie, to wiesz co? Wezmę i to sprawdzę szybko. Dobra, ja się przeniosę na Tower on the Wall. No nie mieliśmy do swojej wall, ale lecieć. Cicho bądź. Cicho bądź. Nic nie mów. Proszę, nic nie mów. Spotkamy się za chwilę w High Wall of Lothic. Dobra, jesteśmy przy ognisku. I chodźmy więc. Szło się tędy, right? Zaczekaj, tylko załatwię szkieleta z łukiem. Aha. Trochę mi się spadnie. Gdzie jesteś, kolego? Czekam już. Gdzie? A nie, ty zszedłeś na dół, tak? Tak, ja jestem na dole i biegnie do mnie.
szalenie z topodem. Czekaj, to już ci pomogę. Uwaga, pierwszy. I kundel! Z góry. No. Chciano ładować atak. I tyle mi z tego wyszło. No i... Słyszę tę kundę i nie wiem co o tym sądzić. Co może pójść nie tak? Ech. A to nie tędy, Sebik? No ty może sobie spadłeś, a wolę zejść kulturalnie po schodach. Nie stracię na tym HP nawet. Wiem, to z tego. Okej, nie jedziesz windu. Zrób mi miejsce! Dobra, tutaj... To jest mob. Właśnie widzę. O, oczywiście, jest tu! Oczywiście klasyka Soulsów, uderzanie w bronią w ścianę. Czego innego się spodziewać, co? Hey, right. Po prostu biegniemy, right? Czekaj. Jezu! Teraz nie chuj strzeli przed te fesy. Tu ma coś do zadania. Cześć. Cześć. O, tam normalnie spadasz, okej. Okay. Ostatnio jak przychodziłem, to się tego nauczyłem, przy okazji omijasz tych cholernych rycerzy. No w sumie to bardzo pomaga w tej kwestii. O nie. Czyli mówisz, że tutaj nie możesz wejść na razie? Nie, ty musisz szybko pędzić, żeby mi nikt nie dopadł. Jak to macie dopaść? Rycerz. Ej, mogę przywołać jeszcze jednego fantoma. Nie rób tego, już jest taki zim. Nie przywołujmy nikogo. Trzymam za słowo! Przygotuj się, bo będę skipował kascenkę. Mhm. Nie będziesz pokazywał kascenek. A, w sumie. Mogę. To jest w sumie nawet lepszy pomysł. No. Jako... Jestem jakoś... Nie jako... kascenki, więc... Wiesz, jestem jakoś przyzwyczajony, że... Robiłem to już jakieś 70 razy. Ile razy można wiedzieć to samo? Wielka czarna mgła, a z niej pojawia się wielka opancerzona bestia. Czym ona jest? Nie wiem, ale ma wielką opałę. I nawet nie zaprzeczysz. Nie, nie zaprzeczę. Powitajmy Wolta z Doliny Boreal. Polska jest chyba śnieżna dolina. Śnieżna? Chyba. W sumie Boreal to jest tak niezwiązane z zimą. Jesteś już tu? Tak, jestem już tu. No co, słyszałem, że wchodzimy mu w brzuch. I go po prostu tłuczemy. Typowa walka z Woltem. Śmieliśmy się ostatnio z Seversim. Bo... odpaliliśmy sobie sąd, tak? I okazało się, że ta walka ma dużo... dłuższy czas trwania, jeżeli chodzi o muzykę, która tu występuje, niż można pomyśleć. Teraz uważaj, będzie szalał. Widzę. Uważaj. A tu może na tej stronę. Najprostsze walki mojego... Co? A, okej. Okay. Myślałem, że to było... Myślałem, że to było fuck i dlatego się zastanawiałem. Znałem, że ci teraz cię wyrzuci. Let's go battle over, returning to your world. Co? Mogę spalić ognisko. Widzisz, dancerka nie ma szans z nami. Okej, słyszeliście go. Słuchaj, możemy spróbować raz, jasne? Jak raz nie pójdzie, to już nie idziemy. Okej, dobra. No widzicie, o ile padają bardzo często zarzuty, że Dark Soulsy to bardzo liniowa gra i w ogóle. Ty może... Gdzie ty się pojawiasz właściwie? No ja, musisz wrócić z powrotem do... Urywa! Często pojawiają się zarzuty, że wiecie, że... Soulsy trójka to liniowa gra, ale to aż tak źle jeszcze nie jest. O ile w poprzednich Soulsach dało się...
naprawdę bardzo dowolnie wybierać kolejność, gdzie się idzie. O tyle w Trójce jest z tym różnie. Aczkolwiek niektórzy znaleźli sposoby, żeby i z tym sobie poradzić. Pytanie, czy będę twój znak widział? No, jakby co, to już go podłożyłem pod ognisko w Hemon. Także wrócimy na wizję, jak dowiemy się, czy damy radę z tym znakiem, czy nie. Cóż, po części zgodnie z oczekiwaniami, nie mogłem przyzwać Seversiego. Aczkolwiek chcę sprawdzić, czy istnieje metoda, która pozwoli nam temu zaradzić. Halo? Najpierw muszę zabić paru przeciwników, którzy to są. Na przykład dając im solidne kopniaki. Co kurwa ty jest? Susy łykasz? Ja ci kurwa damy susa. Kim ty jesteś, żeby susy pić? Chyba teraz potrzebuję zagować jednego rycerza. Kurwa! Powiedziałem, że potrzebuję zagować jednego rycerza. To było ciekawe. A, bo ja mam teraz inny miecz wypiewany. Jezu. I się dziwię, że inny atak wchodzi. Czekajcie, dajcie mi broń wymienić. Podobnie jak gracze, przeciwnicy też nie mogą wejść do areny walki z bossem. Mają kompletną blokadę pod tym względem. Oczywiście do pewnego stopnia mogą, tak? No ale... Jeszcze nie jest aż tak źle. Można tego oczywiście panu dużo, żeby panu pozabijać. Jeżeli akurat będziemy uważać, że stanowi to jakiś dla nas wielki problem. Boknę z Estusa na wszelki wypadek. Zabić drugiego rycerza. No i strasznie dużo staminy zżerają, jak cię trafią. Uderzenie? Mhm. Jasne. Fajna szarża. Au. Chciałbym, żeby jakiś combo wykonał, ale chyba mu to nie grozi chwilowo. Au. Ale z poprzednim mogłem sobie radzić, używając po prostu silnych ataków. O tyle z tym może być nieco gorzej. Głównie przez to, że mam delikatnie mniejszy zasięg mieczem, niż on kiedykolwiek będzie miał cholerną dzidą. Ale to chyba dość oczywiste. Przynajmniej moją wykopałem, w sensie tarczę. Dobra. Rycerzy mam z głowy. To teraz tylko przejść tu. Zobaczyć się z Emmą. A mówiąc zobaczyć, mam na myśli bardzo brutalnie ją zabić. Co do diabła. Ty jeszcze żyjesz? Ratowałem. Dostajemy Basin of... Halo? Kurwa! Policja! Proszę przyjechać na Facebooka! To nie było zaplanowane. Nie chciałem tego robić! Uwaga, powiedzcie, że chociaż dusze zostały na zewnątrz. Sewik, żyjesz? Wyciszony mikrofon, ja pierdzielę. A no, miałeś wyciszony mikrofon, nie zaprzeczę. Nie można w walkach z bossami używać. Jak to nie? Chyba nie. Można chyba. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak. Właśnie w tym sensie, że mi się wydaje, że tak.
Nie wiem, ostatnio jak próbowałem, to nie mogłem. Wyekwipuję sobie Homeward Bone w ekwipunku, żeby jakby to sprawdzić. Dobra, to wiesz, teraz... Teraz już widzieliście, co chcieliśmy zrobić ogólnie. Aczkolwiek jest to boss, z którym się walczy dopiero po pokonaniu trzech władców Cydzu, więc... O kurwa, moje dusze są w środku. I tak nie chciałem grać długie. Wow. Co nie? Nie, ja dosłownie dostałem ten przedmiot, który z niej wypada i od razu mi do walki weszło. To jest ten problem. Musiałeś być za blisko. Możliwe. Teraz ma tylko dylemat. Wracać po te dusze? Pewnie. I przy okazji sprawdzisz, czy homolpony działają. Wiesz co, obawiam się, że nie będę miał czasu, żeby to sprawdzić. Jezu, kopniaki mi nie wchodzą. Okej, wchodzą. Mogę? Mógłbyś w sumie ten? Podejść tutaj i sprawdzilibyśmy, czy możesz zostawić znak przywoływania gdzieś tutaj? Gdzie? Gdzieś po... Czyli co, mam przyjść całą lokację, tak? No, bo ty nie masz żadnego skutu odpalnego. Ale no. to nie jest aż tak długo. Okej. Okay. Nie, bo schodzisz tam na dół, wychodzisz tam, gdzie jest to Pulse of Man. Dobrze, po prostu przebiegnę tam. Nie no, ale najszybsza droga jest taka, że idziesz tam, gdzie jest ten Pulse of Man na dachu. Spadasz tam na dół, gdzie jest ten łucznik, spadasz od nich, przebiegasz obok tego halabardnika i już jesteś praktycznie przecież. Dlatego się zastanawiałem, że to jest aż tak daleko. Bo teraz moje dusze niestety zostały tam i trochę mnie to niepokoi. Miałem cicho nadzieję, że to się nie stanie, ale... To się przeliczyłem. Trochę! Ja łyknę sobie od razu Embera. I powiesz mi, gdzie zostajesz znak, jak chcesz. A ja poczekam poza wizją. Dobra, dawaj. To będzie zabawne. Wiem. Chciałbym tylko nie zginąć. Natychmiast. Po wejściu. Przede wszystkim chcę też swoje dusze. No, serka w pierwszej fazie nie jest jeszcze aż taka zła. Tyle powiem. Niech łazi za tobą. Aha. Co, musimy ją po prostu, musimy się zmieniać w baitowaniu jej. Znaczy to nie do końca działa, bo ona większość ataków ma wokół siebie praktycznie. Więc to nie jest tak, że jak atakuje jednego, to no widzisz jaki to ma zasięg. To jest właśnie problem. No bo tego typu ataki. No. Uzyskałeś te dusze chociaż? Tak, tak, mam 7000 dusz teraz. Przy okazji zgarnę sobie coś, co leży. Way of Blue. Wow! To jest grab, ty obi. Dużo jej zadajesz, stary! Wiem. 40. Ej, w sumie czekaj. Jestem idiotą. A propos zadawania dużo! Ona ma dużo HP. Wiesz co, dużo HP to jedno. Zadawanie po 40 to drugie. Ona w tej pierwszej fazie ma dosyć mocno telegrafowane ataki. Au. Uważaj. Nie, czemu? Czemu implikuje, że powinien uważać, jeżeli ten atak zadaje im pół HP? Ja tylko czekam, aż wyjmie swój drugi miecz. I know, right? Ej, Sevik, ej, Sevik. A wiesz, co jeszcze mam? Nie wiem. Łuk. O tak. O kurwa, te patrole! Żebym nie wpadał na genialne pomysły. Jakie? Bijmy danserkę. Nie! Ej, patrz, ile jej wydaje. Potęga. 42. Nie no, to był twój dobry pomysł. No to
tam nie wiem, ja na razie ją wbiję i przy to. Ej. Te strzały z bliska zdają relatywnie dużo. Z bliska. Tylko, że to chyba nie do końca o to chodzi, jeżeli chodzi o strzelanie. No. Dobra, jest zagrywana na mnie. Okej. Okay. Mówię, te jej ataki w pierwszej fazie są dość mocno telegrafowane. Wiesz no, jej ataki ogólnie nigdy nie były jakoś specjalnie nie telegrafowane, tylko choć bardziej o to! Ja pierdolę zablokowanie przy ścianie. To bardziej chodzi o to, ile one miejsca zajmują, niż o to, jak bardzo są telegrafowane. Praktycznie jedyne, co możesz robić, żeby ich unikać, to klatki nieśmiertelności z tego. Z... Z roba? Tak, dobra robota. O kurwa. Stary. Widzę, że prawie nam się udało. No cześć! A, co z naszej gorsze, to że nie mogę tych dusz odzyskać, więc trochę smutek. Znaczy, no, nie możesz tego homardbona użyć? Bo wiem, że na dwóch graczach nie możesz, czy po jednej. Mogę spróbować. Spróbuj to zejść poza wizję, zwłaszcza, że nie chcę się nie będę używać w ogóle.